ten dżentelmen powiedział, że tym samochodem będziemy mogli robić różne testy na Motolabie. To jest Subaru Impreza STI. A wy jesteście na kanale Motolab i teraz pytanie, dlaczego ten samochód tutaj jest? Na te pytanie odpowiem za chwilę, ale teraz opowiem o tym samochodzie. Jest to Subaru Impreza STI model GD, czyli druga generacja, tak zwany bagaj. Dlaczego tak się nazywa? No bo właśnie przednie światła przypominają oczy robaka. Kiedyś ten samochód był uważany za najbrzydsze Subaru, ale w tym momencie jest dosyć mocno poszukiwany, ponieważ przez to, że nie był zbyt popularny, był produkowany tylko przez 2 lata, 2001 i 2002. Modelem GD też się zaczęła nowa generacja Imprezy. Różni się ona dosyć znacznie. Przede wszystkim został ulepszony napęd. Jest tu skrzynia sześciobiegowa, która jest absolutnie pancerna. Wszystkie modele STI posiadają przednią szperę, czego nie było w poprzednich modelach. I chyba przede wszystkim jest to pierwszy model STI, który jest dostępny na rynku europejskim, ponieważ wcześniejsze były dostępne tylko na Japonię. O ile o napędach można by było zrobić właściwie drugi odcinek i to dosyć długi, ponieważ tych różnic, tych różnych przełożeń i konfiguracji szper jest bardzo dużo, być może o tym kiedyś zrobimy, to z silnikiem jest o wiele łatwiej, bo w tym nadwoziu w wersji STI był silnik dwulitrowy o mocy około 265 koni. W tym roku modelowym jeszcze nie było zmiennych faz, więc jest to dosyć prosta konstrukcja i wbrew pozorom on od WRX-a różni się dosyć znacznie. Niby pojemność podobna, moc podobna, ale jest inna struktura bloku. Jest tutaj blok pół zamknięty, półotwarty, różnie to nazywają. Tak czy inaczej tuleje cylindrowe nie są pływające, więc jest to silnik dużo bardziej wytrzymały. Ten dokładnie egzemplarz jest dodatkowo zakuty, żeby przyjąć większe moce z turbiny, która nie jest tu seryjnie. Jest tu turbina VF40, turbina, która ma bardzo dobry spól i pomaga generować moce 300+. No właśnie, i teraz należałoby przejść do tego, dlaczego w ogóle ten samochód pojawia się na tym kanale. Gdyż oto ten dżentelmen powiedział, że... Ja go sprawdzę, czy on jest zdrowy. Tak, wygląda na zdrowego. Powiedział, że tym samochodem będziemy mogli robić różne testy na Motolabie. Prawda? Nie potwierdzam tego. No tak powiedział. Więc w komentarze rzućcie jakieś tematy, co można by było zrobić, ale zanim przejdziemy do testów, no to wrzucimy go na podnośnik, sprawdzimy oleje, pokażę wam, jak w ogóle STI wygląda od dołu. Przechodzimy do garażu. No właśnie, czyli element kluczowy dzisiejszego odcinka, auto do góry i sprawdzimy tak naprawdę, co tu się dzieje, bo to jest świeży zakup Janka, prawda Janku? Tak jest. Dokładnie. Pierwszą rzeczą, którą chcemy zrobić, to sprawdzić, czy nie ma nigdzie luzów. Później chcemy wymienić oleje. Pokażę wam, jak to się robi. Jest to proste, ale kilka jest sztuczek oleje w napędach. Opowiem też o modyfikacjach, które są dosyć łatwe i według mnie dużo zmieniają w STI-u i warto je zrobić. No i tyle. Idziemy. Działamy. Dobra. Sztywniak. Jeżeli chodzi o koła, wygląda na pierwszy rzut oka, że jest wszystko sztywne, łożyska są ok. Możecie zobaczyć, jak wygląda podwozie. To jest tak, że niestety samochody z tamtych lat, z Japonii, nie są najpiękniejsze, jeżeli się patrzy od dołu, ale w tym wypadku naprawdę nie jest źle. Uwierzcie mi, że tak jak widzicie, tu jakieś są naloty. To jak na rocznik 2001 jest naprawdę dobrze. Zdarza się tak, że jest dużo gorzej. Często jest tak, że w Subaru ten próg wygląda bardzo słabo. Wynika to z tego, że pierwsza rzecz, że blacha się utlenia. Ona jest tutaj dosyć cienka. Dodatkowo no, jakieś takie podnoszenie samochodów na track dayach, na jakichś dziwnych lewarkach również potrafi niszczyć. W tym wypadku jest nieźle. Dobra, możemy teraz posprawdzać. Problemem zawieszeniowym wszystkich Subaru są te łączniki. One w każdym modelu, uwierzcie mi, są plastikowe.
jest trochę zabawne, ponieważ te seryjne stabilizatory są dosyć grube i one po prostu notorycznie padają. Tanim rozwiązaniem są łączniki Mile HD. Na dole wrzucę link, możecie je znaleźć. Są bardzo tanie, one są w konstrukcji stalowej, dodatkowo główki są na unibolach i to jest tak naprawdę już rozwiązanie absolutnie docelowe, więc za kilka stówek rozwiązujecie większość problemów tego auta, jeżeli chodzi o łączniki. Jeżeli jesteśmy z tyłu, to warto powiedzieć o takiej najprostszej modyfikacji, czyli wymiana stabilizatora. Generalnie Subaru mogłoby się wydawać, że jest autem mocno nadsterownym, bo tak wygląda na filmach z rajdów, ale prawda jest taka, że seryjny model nie do końca taki jest. I najprostszym rozwiązaniem, żeby to poprawić, a nie zmieniając komfortu jazdy, jest właśnie wymiana stabilizatorów. Można wymienić sam tylny stabilizator na iBacha regulowany, można wymienić komplet. Jeżeli wymienimy komplet, to auto będzie fajnie precyzyjnie się prowadzić, ale dalej będzie miało tendencję podsterowną. Jeżeli wymienimy sam tył, no to znowu być może ten feeling na kierownicy nie będzie taki korzystny, ale auto zyska tendencję nadsterowną. Więc w zależności od tego, co chcecie uzyskać, co potrzebujecie, to warto wymienić. Inne modyfikacje, no już niestety bezpośrednio wpływają na komfort, bo wstawienie twardszych sprężyn, wiadomo, obniży komfort. To jest STI, więc nawet seryjne sprężyny są już dosyć twarde. Jeżeli chodzi o zawieszenie, tu jest kajaba, tak zwana złota, Ultra SR. Można zamontować kajabę AGX, którą polecam, ponieważ jakościowo jest bardzo fajna. Ma regulację twardości w bodajże 6 stopniach i jest dosyć tania, więc jest to rozwiązanie takie na ulicę spoko, bo nie wpływa na jakieś tam zmniejszenie komfortu. Można na tym dużo kilometrów zrobić, a jeżeli chcemy dostosować sobie auto do track day'a, to zawsze coś tam można poklikać. Również to podlinkuję. Dobra, to mamy tył, przejdźmy jeszcze do przodu, zobaczmy jak przód wygląda i opowiem Wam o jednej darmowej modyfikacji, którą w STI-u warto wykonać. Może podniesiemy auto do góry. Teraz tylko oglądam, jak to wszystko wygląda. Silnik jest suchy. Kiedyś opowiem Wam o tym, jak się zrzuca półosie, ponieważ jest tu zabawnie, większość osób próbuje je zrzucić w ten sposób. Niestety jest to niemożliwe, ponieważ mamy włożony stworzeń tutaj. Należy go wybić i dopiero wtedy półoś wychodzi. Więc znam dużo przypadków takich, że dużo osób się mocno namęczyło. Znikłym sukcesem. Tutaj mamy problem ze zbijaniem piątki, ona nie wchodzi tak fajnie. Nie wiem, czy dzisiaj z tym sobie poradzimy. Najprawdopodobniej trzeba byłoby wymienić wszystkie te tuleje. Dodatkowo te tuleje są zaolejone, co mogłoby oznaczać, że rzeczywiście one przez to szybciej się zużyły, bo jeżeli tuleje jest wymyślona do pracy w suchym, jeżeli tam się pojawia olej, to ona po prostu szybciej robi się miękka i szybciej dogorywa. Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego tu jest olej. Trzeba byłoby opuścić trochę skrzynię biegów, na to dzisiaj czasu nie ma. No właśnie, ale mówiłem Wam o modyfikacjach. Zobaczcie, tym między innymi STI się różni od WRX-a z tego czasu, ponieważ to jest wszystko bardzo skomplikowane i nie na ten odcinek, ale uwierzcie mi, że w Subaru jest tak, że praktycznie z każdego rocznika, mimo że teoretycznie to jest blob, czyli 03, 04, tam ten samochód się dosyć znacznie różni. W tej wersji są aluminiowe wahacze dwuczęściowe. I taka sztuczka. Jeżeli wymienicie tuleję tylną, lewa z prawą, to zyskujecie większy kąt wyprzedzenia stworzenia zwrotnicy. Dodatkowo, jeżeli ją zamontujecie tutaj, stosując jakieś podkładki, Janku, pokażesz może? Jasne. Z tej strony? Oto jest ta tuleja. Lewa z prawą. Chodzi o to, że ona jest niesymetryczna, więc zamieniacie stronami. Dodatkowo, tak jak widzisz, ta tuleja tutaj wychodzi taki trzpień i dopiero jest przykręcona do wahacza. Więc jeżeli dacie dodatkowy dystans, to wypychacie wahacz do zewnątrz. On oczywiście nie pójdzie na zewnątrz, no bo mamy kolejną tuleję, więc on przesuwa się do przodu. I w ten sposób zmieniacie kąt wyprzedzenia stworzenia. A to jest kluczowe, żeby ten samochód zaczął się lepiej prowadzić.
I w każdej kolejnej wersji zostało to poprawiane. W specce, czyli w tym takim basecarze rajdowym, jest to zupełnie inaczej zrobione. Taka ciekawostka, na przykład tam tuleje nie są wprasowane centrycznie tutaj. Chodzi o to, żeby jak najbardziej koło przesuwać do przodu. Więc tak, o, ja już widzę kolejną taką standardową przypadłość Subaru. Janku, pokażesz? W Subaru maglownica jest zamontowana trochę tak jak rynna przy domu, czyli po prostu jest obejma, tam jest włożona jakaś guma i generalnie z czasem się to po prostu zużywa. Tu widać, że ta guma jest uszkodzona. Jak zaczniemy zaraz tutaj napierać, najprawdopodobniej maglownica będzie nam się przesuwała. Co to oznacza? Oznacza to to, że najłatwiejszy trik. Jedziecie, szybko skręcacie kierownicą, wyjeżdżacie z zakrętu i się okazuje, że kierownica jest krzywo. Chodzi o to, że maglownica właśnie się przesuwa na mocowaniach. Niekoniecznie oznacza to to, że zmienia nam się geometria, tylko po prostu przestawia się kierownica. Więc warto te tuleje wymienić na poliuretanowe. To jest akurat jedno z niewielu miejsc w samochodzie, gdzie poliuretan naprawdę robi robotę. Nawet mam takie tuleje gdzieś tutaj, więc mogę ci je później poszukamy. Dać. Tak. Tutaj widzę, że jest uszkodzona manszeta na drążku kierowniczym, więc wypadałoby to zmienić. Myślę, że dzisiaj na to czasu nie mamy. To zakleimy po prostu. To jest tak, że to nie jest półoś, więc to nie pracuje cały czas, więc myślę, że taśma na jakieś 2-3 tygodnie wystarczy, a później po prostu Janek to zrobi tak jak należy. Belka U, kolejny problem w Subaru, ponieważ ona fabrycznie jest pomalowana tylko i wyłącznie podkładem. I ona jest dosyć narażona na uszkodzenia, uszkodzenia takie związane z kamieniami i tak dalej, one się po prostu tu obijają, ten podkład schodzi i to rdzewieje. I to jest absolutnie normalne, nie należy się tego bać. Te belki są dosyć tanie nawet w ASO, jeżeli nie ma takiej agonii, a w tym wypadku nie ma, można ją po prostu zdemontować, dać do piaskowania, do malowania proszkowego, jest to rozwiązanie tematu na dłuższy czas. Generalnie ta belka w tym samochodzie służy trochę tak jakby rozpórka, bo możemy ją zdemontować, a auto dalej będzie jeździć, bo tak jak spojrzycie, tu nigdzie wahacz nie jest przymocowany tylko do belki. On jest przymocowany do górnej, a belka U jest traktowana tak jakby rozpórka, wzmocnienie tego wszystkiego, więc teoretycznie nawet da się to zdjąć, wrzucić do proszkowania, pojeździć spokojnie przez 2-3 dni, odebrać, zamontować, nic to nie zmieni. Fajnie, że silnik jest suchy. Nie widzę tu żadnych większych problemów. Silnik jest suchy między innymi dlatego, że niedawno był remont. Auto jest po zakuciu, tak jak mówiłem. Więc w tym momencie jeszcze jest na dotarciu. No a my chyba przechodzimy do zrzucenia oleju. Najpierw przejdziemy do tylnego dyfra. Pokażę wam pewną sztuczkę. Zobaczymy, czy mi się w ogóle uda odkręcić, ale generalnie mamy tu dwa korki. Korek spustowy i korek wlewowy. I mogłoby się pojawić pytanie, co tutaj włożyć. Okazuje się, że tu po prostu się wkłada klucz. Samą grzechotkę. I tyle. I teraz tak. Dlaczego nie odkręcam dolnego? Bo może być tak, i to jest bardzo prawdopodobne, że będzie mi ciężko odkręcić. Więc jeżeli zleję olej, a nie odkręcę górnego, no to jesteśmy unieruchomieni. Więc zawsze warto najpierw górę odkręcić. Wtedy, nie wiem, w najgorszym wypadku możemy jakoś wyssać olej i przy kolejnych pracach coś z tym zrobić. Albo zrzucić dekiel, nie wiem. No, więc tak polecam. No właśnie, tak myślałem, że tak będzie. No poszło, dobra. Generalnie tego typu rzeczy są dostępne w ASO. Warto to czasem wymieniać, bo wiecie, jak to jest z aluminium wkręcanym, ze stalą wkręcaną w aluminium. Jeżeli to się zaczyna tam utleniać, to pojawiają się problemy, więc chwila prawdy, czy to w ogóle jest olej. Olej jest ciemny, ale jest dobra wiadomość. To jest korek magnetyczny i jeżeli tu nie ma jeża, a w tym wypadku to, co jest ta maść, tylko jest, powiedziałbym, standardowa, ja bym raczej tutaj nie panikował. No to jest po prostu dobry sygnał. Warto to oczywiście oczyścić. I teraz oczywiście ktoś mógłby powiedzieć, że tutaj nic nie powinno być. Tylko pamiętajcie, że to jest samochód, który ma szpery. Szpery pracują. Szpery w pewnym sensie pracują tak, że
Trow to jest taka zabawna szpera zbudowana przez AP Racing, tylko dla Subaru, nazywa się Short Track. Jest to taki rodzaj szpery helikalnej, ale złożona z takich kamieni jakby. Może podlinkuję jakieś zdjęcie. Więc jest to takie dosyć niestandardowe rozwiązanie. Więc no ona się po prostu w ten sposób pracuje. Przy szperach płytkowych to jest normalne, że zostaje zawsze jakiś tam osad. Źle jest, jak znajdziecie tu kawałek zęba, to wtedy jest słabo. Ale jeżeli jest to tylko metaliczny osad, to jest ok. Przechodzimy na przód, czyli skrzynia biegów. Już trochę o skrzyni mówiłem w tym filmie. Generalnie ta skrzynia jest ogromna i jest naprawdę pancerna. To jest jeden z największych atutów tego samochodu. Pięciobiegowa skrzynia w WRX-ach czy starszych STI japońskich no nie działała. Tu już jest dobrze. I teraz tak. Warto powiedzieć o różnicach w różnych modelach i tak dalej. Powiem to w skrócie, bo to jest temat na kilka odcinków. Generalnie wszystkie STI-e sześciobiegowe mają z przodu szperę. Szpera jest helikalna, ale w niektórych modelach może być short track. Tylna szpera jest, może być wiskotyczna, tak jak w tym przypadku, bądź jeżeli to jest amerykański samochód, bądź 2000 od 0,6 w górę, bądź japoński, może być DCCD. DCCD to jest aktywny dyferencjał, czyli szpera płytkowa regulowana przez elektromagnes. I w zależności od napięcia elektromagnesu zmienia nam się spięcie napędu. Taka ciekawostka, zmienia nam się też rozkład momentu. To jest tak, że jeżeli mamy z wiskozę, to zawsze jest pół na pół, 50-50. Jeżeli mamy DCCD, to w zależności również od wersji, bo to jest skomplikowane, może być na przykład 65-35, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy mamy dyfer otwarty. Więc nie ma co się jarać tym, ponieważ jest tak, że jeżeli mamy otwarty dyfer, to i tak na nim nie zrobimy nawet beczki, bo w pewnym momencie cały napęd pójdzie na przednie wewnętrzne koło. To jest po to, by na przykład przy hamowaniu lewą nogą można by było przyhamować przednie koła, tylne zaczął szybciej jechać i taki bardziej agresywny turn-in. Jaka jest najlepsza wersja? Ciężko powiedzieć jednoznacznie. Ta, co jest tutaj, jest na pewno najbardziej bezobsługowa. Generalnie z tą skrzynią nic nie powinno się dziać. Jeżeli jest olej, ona jest absolutnie pancerna. Do sportu DCCD rzeczywiście jest fajne, ale nie na seryjnym sterowniku. Trzeba byłoby coś wrzucić, ktoś musiałby to wystroić, a przede wszystkim powinniśmy wiedzieć, co chcemy uzyskać. Znowu. No i tak, korek zlewowy jest tutaj, w najniższym punkcie skrzyni biegów, pod przednim dyferencjałem. Dobra, odkręciło się. I jest tu trochę inaczej, ponieważ nie ma korka wlewowego. Nie ma, bo jest bagnet. Możemy tutaj sprawdzać poziom oleju i właśnie poprzez bagnet ten olej się wlewa, ale to zrobimy później, jak auto opuścimy. Na razie zlewamy to, co mamy. Kolejna dobra wiadomość. To w ogóle akurat mieliśmy dosyć świeży olej. Widać, że być może przy wymianie silnika ktoś tu coś robił. On jest na pewno w lepszej formie niż tył z tylnego dyfra. A dobra wiadomość jest taka, że no właśnie, nie ma jeża, nie ma tu żadnych zębów. Może być to też dlatego, że niedawno ktoś to zmieniał. Tak czy inaczej, no problemów nie widać. Lokowanie produktu, nie płacą nam, ale jest to dobry olej, więc warto mówić o dobrych rzeczach. Jest to Motul serii 300, cała seria 300, tak jest w olejach silnikowych, czy też w tym przypadku przekładniowych, to jest seria motorsportowa. Jest to olej, który jest syntetyczny i to, co jest najważniejsze w tym wszystkim, no bo pada pytanie, czy do takiego samochodu powinienem wybierać olej z dodatkiem LS, czy bez LS, no bo są tu jednak szpery. No właśnie, zanim zaczęliśmy robić zakupy, poprosiłem Janka, by wysłał numer skrzyni. Ja chciałem się upewnić, że z tyłu jest właśnie szpera short track, a nie szpera płytkowa. Jeżeli byłaby szpera płytkowa, to nie byłby to olej odpowiedni. Tak samo, jeżeli chodzi o przód. Wiskoza, o której mówiłem, to jest szpera cierna, ale ona jest, zresztą mogę Wam pokazać. To jest właśnie wiskoza, Subaru również, ale skrzynia pięciobiegowa. I sama szpera wiskotyczna jest w tej części.
Tak jak widzicie, ona jest szczelnie zamknięta i ona śmiga na zupełnie innym specjalnym oleju, którego się właściwie nie wymienia. Oczywiście szpera może paść i wtedy ona nie spina odpowiednio, to wtedy wymaga to regeneracji, ale powiedziałbym właśnie, że jest to regeneracja, a nie wymiana oleju. Więc podobną wiskozę mamy tutaj, więc oleje, które my wybraliśmy, są do skrzyń bez, czy przekładni bez szper płytkowych. To może być tak, że pod tym filmem jakaś dyskusja się pojawi na ten temat, bo często jest tak i to jest taki w miarę gorący temat. Janek mówił, że byłem cały ciemny, pewnie w głowie tak, ale teraz przynajmniej będziecie moją brzydką twarz widzieć. Najprawdopodobniej pod tym filmem pojawi się jakaś dyskusja, do której zresztą zapraszam, bo dyskusja zawsze jest w porze, jeżeli jest merytoryczna, że powinien być tu inny olej. To jest moje zdanie, ja tak uważam, jeżeli macie inne, no to właśnie podzielcie się swoją opinią. O, my czekamy, aż to się zleje, opuszczamy samochód, właściwie to możemy wlewać może już tyle, co też uczynimy. Tu akurat nic specjalnego nie ma, warto tylko sprawdzić, czy na pewno stosujemy odpowiedni korek, bo możemy je wkręcić zamiennie, ale tylko ten spustowy jest z magnesem, więc on wtedy zbiera ewentualne zęby. Oczywiście wlewamy, wkręcamy najpierw ten spustowy. Ja bym polecał nie przesadzać z momentem, nie będę się teraz chwalił, że dokładnie wiem, jaki to jest moment, bo nie mam pojęcia. To jest raczej dzisiaj szybka akcja. Pamiętajcie też, że te często momenty to też będzie może powód do dyskusji w komentarzach, ale często momenty, które są w manualu, jeżeli chodzi o zawieszeniówkę i tak dalej, o napędy, to są momenty do części nowych. To jest 20-letnie Subaru i kilkanaście razy miałem okazję pracować przy tego typu samochodach i uwierzcie mi, że większość śrub, które wchodzi w nadwozie, one w Subaru jest drobnozwojowe. Bardzo ciężko jest to skręcić odpowiednim momentem. Jeżeli próbujesz, jest duże ryzyko, że po prostu je ukręcisz. Wtedy musisz rozcinać podłużnicę, spawywać podkładki i tak dalej, więc... no, to jest... czy to jest problem? Pewnie jakiś jest, ale to jest trochę tak po prostu ze starymi samochodami, starszymi, pełnoletnimi już przynajmniej. Też trzeba pamiętać, że kupując taki samochód, raczej go już nie będziemy traktować jako rajdówkę, tylko auto do przejażdżek, więc możemy mu po prostu trochę odpuścić. Zlaliśmy już oleje i teraz taka ciekawostka, bo większość osób, nawet posiadaczy Subaru, o tym nie wie, ale mamy dwie miarki, jedną oczywiście od oleju silnikowego, ale drugą od oleju skrzyni. Chodźcie, zapraszam, pokażę wam, gdzie ona jest, bo ona jest w takim miejscu, gdzie tak ciężko by było przypadkowo na nią natrafić. Generalnie ona mieszka tam, więc pod interkulerem, normalnie jeszcze tutaj jest osłona, to jest akurat downpipe sportowy, więc jest naprawdę ciężko ją zauważyć. Więc no, trzeba to kontrolować raz na jakiś czas, bo rzeczywiście ze skrzyni potrafią się wycieki robić. Wlanie oleju też jest dosyć tricky, bo właśnie wlewamy tamtędy. Trzeba włożyć jakąś rurkę, wlać i tak dalej. Pewnie są lepsze narzędzia, tak jak mówiłem, jestem już tutaj na wychodnym. Zanim to jeszcze zrobię, to nie powiedziałem wam jednej rzeczy, no bo ktoś mógłby na początku filmu powiedzieć, no dobra, ale STI-e to były z wysokim spoilerem. I tak, tak rzeczywiście mogło być, ale niski spoiler jest zawsze w autach na Szwajcarię. To wynika z ustaleń prawnych. I to nie jest tylko kwestia Subaru, ale Evo wychodziło z niskim spoilerem. Escort Cosworth zamiast tego fajnego skrzydła również był z niskim spoilerem. Więc większość aut, tak jak zobaczycie w ogłoszeniach, jeżeli chodzi o rynek szwajcarski, powinny być z niskim spoilerem. O, i tyle, wlewam. Wlaliśmy już olej, nie wlaliśmy wszystkiego, to dlatego, że tak samo jak się ciężko spuszcza olej z tego samochodu, tak samo ciężko się wlewa. Jeżeli byśmy teraz nie jeździli, a jeździmy w powietrzu, no to po prostu moglibyśmy dojść do stanu, a po odpaleniu, po przejechaniu się on by spadł. Więc auto sobie teraz jeździ i to jest dobry czas, żeby posłuchać, co w napędach jest głośne, bo na pewno coś jest. Więc ja mam stetoskop i będziemy słuchać. Teraz po
po co słucham silnik. To jest silnik, który jest świeżo złożony i przykładając stetoskop do różnych części silnika, na środku oczywiście panewki, a możemy posłuchać, czy wszystko jest ok, bo tak jak mówiłem wcześniej, silnik jest zakuty, więc inne jest trochę pasowanie tłoków i czasem słychać takie delikatne stukanie. I właśnie sprawdzając stetoskopę, możesz stwierdzić, czy to jest przy głowicy, czy właśnie przy wale. Moim zdaniem tłoki. Byłoby lepiej. Znaczy byłoby po prostu normalnie. I tyle. Prace już przy aucie za nami. No i właśnie, taki odcinek trochę zupełnie nie motolabowy, bo nie ma opon, a jest dłubanie i to takie, może nie do końca tak, jak powinno wyglądać, ale chciałem Was zainteresować tematem tego samochodu i rzeczywiście jest tak, Janku, że coś z tym autem może być na kanale. Może niekoniecznie jakieś głupie rzeczy, upalanie bokiem przez cztery pasy, ale może sprawdzimy opony zimowe na śniegu, oby był. Może sprawdzimy na przykład, co można tanimi modyfikacjami, o których wspominałem, jak one mogą wpłynąć na prowadzenie samochodu. Co myślisz? Jak najbardziej. Czyli porównać czasy na modlinie przed i po. No właśnie, więc może coś będzie, ale to wszystko zależy od Was, czy Wy chcecie takich materiałów, więc zostawcie w komentarzu i do zobaczenia już może w innym, bardziej takim standardowym, motolabowym wydaniu. O, a my się stąd zbieramy. To na razie. Cześć.